Gracz rzuca dwukrotnie symetryczną sześcienną kostką do gry i oblicza sumę liczby wyrzuconych oczek. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A polegającego na tym, że suma liczby wyrzuconych oczek jest równa 4 lub 5 lub 6. Ok, zaczynamy od wyliczenia wszystkich możliwości. Czyli mamy dwukrotny rzut. I możliwości na kostce mamy 6, dwukrotny rzut, czyli 36. Jeżeli to jest suma iloczyn, różnica i tak dalej, najlepiej sobie jest utworzyć tabelkę. Ona oczywiście nie musi być piękna. Ok, no i teraz tak, będziemy sobie tutaj zaznaczać, że suma liczby wyrzuconych oczek jest równa 4. No to dla jedynki 1 dodać 1 to 2, 1 dodać 2 to 3, 1 dodać 3 to 4. Pasuje. 1 dodać 4 to 5. I tutaj tak. Tu oczywiście już nie, bo to 7. Teraz z dwójką. Zaczynamy od dwójki. Tu 5, tu 6. Dla trójki 4, znaczy 3 plus 1 to 4, 5, 6. Dla czwórki mamy wynik 5, a tu nam z tego wyjdzie 6, a z tego tu nam wyjdzie 6. Czyli mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No to zapisujemy sobie, że prawdopodobieństwo zdarzenia A to 12 przez wszystkie możliwości, 36. Górę i dół skracamy przez 12, czyli jest to 1/3. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.